W roku 1068 święty Kanut IV, król Danii i ojciec błogosławionego Karola Dobrego został zabity w kościele świętego Albana w Odenesse. Karola, który miał dopiero pięć lat, matka zabrała na dwór Roberta II, hrabiego Flandrii, który był jego dziadkiem. Kiedy Karol Dorus został rycerzem i towarzyszył Robertowi w drugiej krucjacie, gdzie dzielnie sobie poczynał. Po powrocie walczył również u boku wuja przeciwko Anglom. Dziedzictwo Roberta objął jego syn Baldwin, który wyznaczył Karola swym spadkobiercą i jednocześnie wystawił go do małżeństwa z Małgorzatą z Amines. Za rządów Baldwina król ściśle z nim współpracował. Lud szanował go dla jego mądrości, dobroci i świętości. Po śmierci Baldwina w roku 1119 lud uczynił Karola władcą. Karol rządził swoim ludem gorliwie, mądrze i miłosiernie. Dbał, aby przestrzegano pokoju i zwalczał lichwiarzy, spekulantów i paskarzy, którzy gromadzili żywność, czekając, aż będzie można sprzedać ją po wygórowanych cenach. Swoją działalnością naraził się spekulantom, którzy pewnego dnia, w roku 1127, pojmali go i zamordowali. Wszechmogący wieczny Boże, który pozwoliłeś błogosławionowemu Karolowi poświęcić życie we walce o sprawiedliwość. Pozwól, abyśmy za jego pośrednictwem mężnie znosili przeciwności i ze wszystkich sił dążyli ku Tobie, który sam jesteś życiem. I żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.